told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. Witam Urbex TV. Chciałbym wam życzyć szczęśliwych świąt Bożego Narodzenia oraz wam podziękować, że przez 2 lata już jesteśmy razem na tym kanale. Zaprosić was na nową grupę na Facebooku Wałbrzych w obiektywie. Cóż, i zaprosić was do nowego materiału. I tutaj na moim paluszku macie czerwony znaczek subskrybuj. Tam dole zrobił się szary. I cóż, mogę was tylko zaprosić do oglądania tego materiału. Od razu wam powiem, że odcinek się odbywa w Czechach. I z tego co wiem, to jest opuszczona szkoła. Więc jak materiał się spodoba, to tam na dole, wiecie co robić, subskrybować. Bo już nam tylko brakuje 110, niecałych 106 subskrypcji. Już nie będę tak dokładnie liczył tego i wam mówił. I cóż, jeszcze raz, wesołych świąt. Spędźcie to z rodziną. I zapraszam do odcinka. Witam Urbex TV, kolejna lokalizacja. Zobaczcie, jaka ona jest wielka. Ten jest czerwony. No, ładne. Prześwietlasz troszeczkę. Tak, o. Ładne. Czy co? Już tam idziemy zobaczyć. Nie, to są dechy, już pozabijam. Chyba, że tam dalej może. Ojejku. Tak się nie chce, bo tam chodzi, nie? To tyle dobrze. Bo to Czesi. No. Więc... Wysoko jest. No, tutaj to jest... Ten zabijany chyba będzie tym... No, ale ładne to. Nie ma. Jest wejście. No widzę. Fajne złomy. Wywozimy? Uważajcie na studzienki. Fajne zabezpieczenie. Co? Fajne na zdjęcie. No. Ale jest otwarte, więc... Ale tu jakby ktoś kuł czy coś. Patrzcie, czy nie ma czujek. Też. Ale ktoś tu kopał, widzę, w drzwi. No coś wysyłałeś. O, jest boisko. No? Tu hala musiała być do gry w kosza. A szkoła? No to fajnie wygląda, ci powiem. Jakieś papiery widzę? Tu weszliśmy. Piętro wyżej jest. Tutaj pewnie toalety były. Po tym filmie. O, tu się zobaczył. O, jakiś lew. Ktoś gwizdał. No, słyszałem. Mam na razie coś psa, bo mam lampę. Tak, chowaj lampę. Jak takie coś słyszysz, to chowaj lampę. Mówię, jak takie coś słyszycie, to chowaj lampę. No więc... Więc tylko Urbex TV wam takie zapewnia wrażenia. Więc warto subskrybować kanał. A propos, jesteśmy w opuszczonej
opuszczonej szkole. Tak mi się wydaje, bo tutaj stynki są pozbijane do połowy. O kuźwa. No, nic. Zupełnie. Możliwe. Więc wszystko tutaj... Ale to jakby ktoś to remontował, mi się wydaje, wiecie? Chociaż... A, nie wyszło zdjęcie. Chwilę musimy poczekać, bo mamy wrażenie, że ktoś koło auta się kręci, a chcemy tą szkołę zeksplorować. No to i co, nie ma nikogo? To widzimy wyżej? Może tam... Ale dziwne, że to nikt tego nie zabezpieczył też. Zobaczcie, sam tynk. A to już koniec, taka mała szkołka? Zdarza się. No dużo stało tam na zewnątrz też. Tam można się zobaczyć. Nie, fajnie, nawet strych jest fajny. Aha, tam jest. Gdzie? Tam ci świecę. No, rurka. No tu pełno taki jest. O, jakieś gazety. No, jakieś kartki, nie wiem co to są za kartki. Żeby się niemieckiego dzieci. Od tego hotelu ten. Co? A ta? Taki jest hotel lub później szkoła. O. A może trzeba winicę znaleźć jeszcze? Nie wiem, dużo się wydawało. Tu jakieś ulotka. Więc widzowie, widzicie, no nieraz taki urbex. A, wydaje się z zwiastku, że fajnie będzie. A się wchodzi do obiektu i wygląda tak, jak wygląda. Więc trudno. A bo tu jesteśmy piętro wyżej jeszcze. O kurde. Tu się wystraszyłem. No to toalety musiały być. No niezły zawał. Idziemy tam? Tych. To wszystko. No, dziwne. I gwoździe wystające. Ale nawet graffiti. Ty, ale się to moja latarka to tak słabo daje teraz. No ja wiem, że twoja. No widzę właśnie, no. Musiałbyś O, teraz wyszło zdjęcie. Słyszałeś? No. No tu coś chodzi. Może coś z psem chodzi. Nie warto świecić się. Tak. A tu są zawały wszędzie. No, a to sufit. Dobra, schodzimy powoli na dół. No jak widzicie, no... No? Chodzą tutaj może.
Ale twoja lampka daje fajnie. Ale chyba ciężka jest, co? Znaczy to nie jest ciężka, można być lżejsza, co nie? Tu wchodziliśmy. I ciężka to jest lżejsza. Ale tu fajnie chłodno. Tu już ten piętro niżej jest właśnie. Nie, tu już byliśmy, no. Ja się uderzyłem jeszcze. A tutaj jeszcze w dół jest coś. To jest wielkie. To jest już ciekawsze. No. No tak. Lepiej zachowane, ale... Zobaczymy. Tak. No, a to... No. O, fajnie. Dzięki. Ale tutaj zobaczcie. Masz łopatę. A tu jaki pies, taki jak w Mokrzeszowie. Taki jak w Mokrzeszowie nie, był. Już miałem coś powiedzieć, ale był pan. To nie mów. To nie mów. Ja i tak mam ciężko. A tu podnie już. No. Nie miałem. Akurat na szczęście jeszcze. O, na czerwono mi już latarka świeci. No tego tak słabo świeci. Dobrze, mam jeszcze jedną. Weź mi tu poświeć. To chyba nic by ci nie dało. No. To jest trzecia lokacja już? Nasza dzisiaj? No trzecia. No a mi już bateria pada w latarce. Jest tempo. Narzucili chłopaki. Niezłe. A tu jest wyjście. A tam jeszcze coś masz. Już. Tutaj sobie zwiedzi. Tutaj nic nie ma. Jak coś jest lepszego, to na koniec. Trzeba zostawić. Ale tutaj nie widzę nic takiego zbyt ciekawego, więc poza płytką. Ale fajnie. I toaleta. Stare perorowskie jeszcze płytki. A więc muszę latarkę wymienić. Mam nadzieję, że ta druga będzie trochę dłużej świeciła. I mam nadzieję, że... jest po ten... jest zabezpieczone, żeby... jest zabezpieczone, żeby ten... tam jest... nie chcę chyba załatwić. Tak samo jest. Dobra, to jak ten to... nie chcę mi się... O! Przejdę. No to są te drzwi wahadłowe. I to było tu wejście, tam jest... No? Coś... dziwne to jest, naprawdę. Ale kaloryfer jeszcze jest. Ała, połóżę, dostałem. Dobra, wychodzimy. O. Wychodzić. Tam byliśmy. No to tyle, no. Idź. Przed szkołą widziałem tam jakiś mały budynek. Ale żeś prześwietlił to zdjęcie. Musisz ustalić to ręcznie przysłane. Tak. Nie będziemy prześwietlę. Wychodzimy? No, ale się odwróciło. Na przykład w podziemiach tak odwróciła, co nie? No, o co ty mówisz? Nic nie widzieliśmy. A ja tam w wodzie jakieś leżałem, ty. A nie, bo to mnie przyjebało też. Myślałem tak. O kurwa, przyjebałem. A chyba obiektyw uszkodziłem.
Super. No. Więc jeżeli wam się materiał podobał, to wiecie co robić, tam na dole suba, łapę w górę, komentarz. Do zobaczenia.